Zanim o samym spotkaniu ze Słonecznym Stokiem Białystok, taka dziwna, skromna ceremonia mistrzowska kończąca de facto sezon 2019-20. No dokładnie tak, no jak na rekord to skromna, bo zawsze żeśmy świętowali hucznie. No ale taka potrzeba chwili, tak też dzisiaj to było zorganizowane. Na pewno gdzieś tam wróciły wspomnienia z zeszłego sezonu, ale szybko musieliśmy się przedstawić na to, co nas czeka. Historia jest za nami i skupiamy się na przyszłości. Myślę, że dobrze się do tego meczu podeszli i pewne zwycięstwo. Dobrze zaczęliśmy sezon. Oby tak dalej. Z którego elementu w grze rekordzistów jesteś najbardziej zadowolony? Ja myślę, że w defensywie ogólnie zagraliśmy nieźle. Stałe fragmenty chyba tak najlepiej dzisiaj wyglądały. Myślę, że z tego mieliśmy najwięcej korzyści. A tak pozycyjnie też nie było najgorsze, więc podsumowując wszystko, dobry i wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jeszcze brakuje tego rytmu meczowego, ale myślę, że z meczu na mecz będzie wyglądało jeszcze lepiej. Nie ma co narzekać, wynik 11-2, więc jest dobrze. Jeszcze tylko na koniec krótka ocena debiutantów Mateusza, Kamila Hutyry i Bartłomieja Twarkowskiego. No tak, no cieszę się, że mamy Mateusa, na którego żeśmy czekali, bo ten transfer był przygotowany dosyć długo. Pokazał się z dobrej strony, wszyscy widzimy na co go stać. Młodzi też nie zawiedli, bo wyszli gdzieś to, co się oczekiwało od nich, to zrobili. Wiadomo, że chciałoby się więcej, ale przed nimi jeszcze dużo pracy i muszą się wiele uczyć od naszych doświadczonych zawodników. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Które to już mistrzostwo Polski zdobyte przez Bartłomieja Nawrata? Szóste. A smakuje jak? No trochę dziwnie, bo w sumie mistrzostwo wiedzieliśmy, że zdobyliśmy tam w czerwcu. Wiadomo, że przez tą całą pandemię no trochę dziwnie to smakuje. Dzisiaj otrzymaliśmy medale, puchar, cieszymy się z tego, ale z myślami byliśmy już przy meczu z Białymstokiem, więc fajnie, że nam wręczyli. Ale tak jak mówię, no my już byliśmy myślami przy tym, żeby zagrać mecz, dobrze wejść w sezon. No a mistrzostwo co, zawsze smakuje bardzo dobrze, także cieszymy się z tego i będziemy chcieli w tym sezonie tak samo podtrzymać tą pasę. Wejście w sezon z przytupem. No chcieliśmy wejść dobrze, chcieliśmy troszkę też zmazać, może nie plamę jaką daliśmy w Pucharze Polski, ale za to, że odpadliśmy, chcieliśmy pokazać, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i oby tak dalej. No, z perspektywy bramki, pracy tyle co zwykle, mniej niż zwykle? Mi się wydaje, że chłopacy dzisiaj w miarę solidnie zagrali w obronie, nie było tej pracy, bo chyba dwie sytuacje miałem, tylko może trzy do obrony, także nie było to jakieś multum sytuacji. Cieszymy się z tego, że chłopacy zagrali twardo, szkoda tej czerwonej kartki Pawła. Zobaczymy ile dostanie, mam nadzieję, że dostanie tylko jeden mecz kary. No i co, i walczymy dalej, dopisujemy 3 punkty i jedziemy dalej. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie. Czy grający trener Słonecznego Stoku Białystok, Adrian Citko, nie czuje się trochę jak kierownik budowy? Kolejna przebudowa składu. No tak, niestety taką mamy sytuację w Białymstoku, że gdzieś ciężko nam znaleźć tych zawodników stricte futsalowych i szukamy chłopaków z trawy. No ale myślę, że być tutaj w tej lidze i tak jakby mieć takie problemy, to jest lepiej niż żebyśmy grali tak w pierwszej czy w drugiej lidze. Założenia, cele na rozpoczęty dziś w Bielsku Białej sezon? Nie no, ciężkim meczem zaczęliśmy, ale liga jest długa, tak, 32 kolejki, także my mamy się skupiać na innych rywalach, na innych meczach. Tutaj widzieliśmy, że będzie mega ciężko. Można powiedzieć inny poziom, no gdzieś chcieliśmy tu powalczyć, dopóki zabrakło sił, mieliśmy sił, tak, no to walczyliśmy. No, dużo może głupich bramek straconych, można coś tam było więcej, ale tutaj zdecydowanie bez szans, jeszcze za wcześnie jest, jeszcze musimy się zgrać, także na następne mecze czekamy, żeby to odpaliło. No. Zatem powodzenia w kolejnej części, dalszej części sezonu. Dziękuję bardzo. Kapitan zespołu gości Michał Osypiuk. Ocena gry białostoczan z perspektywy parkietu? Mocne 3, bym powiedział tak. No na pewno rekord drużyna z innej półki. Mok w przebudowie, myślę, że ten mecz był taki z przykładu wybiegać, wywalczyć i potem przeanalizować wszystko, co tutaj się wydarzyło. Myślę, że wybiegaliśmy, walczyliśmy jak mogliśmy, no a niestety rekord był zdecydowanie lepszy. Czyli rozumiem, to było wszystko, na co was dziś było, na ten moment stać przy startowej 13. Tak jest. Dzisiaj myślę, że mogło być jeszcze troszkę lepiej, bo były tam jakieś sytuacje, zabrakło szczęścia, zabrakło może takiego wyrafinowania, ale no nic, no drużyna w przebudowie, myślę, że gdzieś tam te przyszłe mecze troszkę lepiej będą wyglądały.